Siema widzowie, startujemy z projektem Wiata. Stachu kręci chrupka. Stachu kręci chrupka, bo trzeba cofnąć. Odjeżdżam siapkiem. Ale zimna woda, kurwa. Ma jak wyje, bo zimny olej, rozdzielacz. Za to nic nie opada, jak jest taki zimny. Niech se stoi. Nieposionym, kurwa. I tak, zaczynamy wiatę budować. Znowu mi się nalało w rękawiczki. To? Mokre rękawiczki. Ja już mam mokre. A, takie, to dam ci może takie jak ja mam. Jakie? No takie te, mam na garażu. Dobra. Czekaj. Czekam. Dobra, kręć go, kurwa. Ile jest minus? Ze 2 stopnie może jest dzisiaj, nie? Już? Szybciutko! Kółka, no! No chyba nie pali jeszcze na wszystkie gary. Ciekawe jak to ziomki robią w zimę, że odpalają. Na kukurydze na przykład. Zmierzyliśmy pole prostokąta. O, metrówka fajna, trochę zepsuta. Teraz możemy zmierzyć przekąt. To była metrówka kiedyś fajna. A teraz już widzisz jaka jest. Ona... No co, zła jest? No, ona była zwijana. Dobra jest. Przekątna teraz. Ale wyjdzie kurde kawał wiatru. No, napręż! Ile? Dobra, to teraz tu. Napręż. Mam. 11,90. Pół metra nam uciekło. To na słupach będziemy łapać. A dawaj zmierzymy teraz ruch. Młotek jest w tym. A dawaj zmierzymy je. Stachu! Jezu. Dobra. O, powiedzmy. Ile? 12,30. Się przyda. Już? No dawaj, kręć. Laj tu tego wiaderko. Gęsty jest. Ile tego? No lej. Dobra, z piątka będzie. Ale ma śmieszny kolor, nie? Koncentrat mamy. Do minus 70 stopni. Volvo? Czy Scania to było? Nie, to było. Jakieś tam były. Nie, tu! Tu chcesz lać? Ja bym zrobił, wiesz... Ja bym tutaj wlał i byśmy mierzyli ile będzie miał. Ile będzie miał, chcesz tak zrobić? Ja bym tu dolał tylko 2 litry. No ale to cóż, 2 litry na takie coś to jest, co będzie. Dawaj tu, lej już. Od razu? Lej no, wymieszamy i zbadamy ile tu będzie. No co będzie? Wszystko lejesz? Nie wszystko.
Aleś to zrobił. Alej, z jakim ja gamoniem muszę pracować. Nie pierdol. Widzowie. No i po co tutaj lejesz? No bo przecież to wlejemy i tak do kombajnu i tak z wiaderkiem będziemy lali. Z ciekawości jestem, jak dolejemy trochę, jak miał minus do 18. To się wytnie. No i pokaż. Masz też szmatkę? No, Polarek. No przyniosłem tu szmatkę. Jaką szmatkę? Co? Nie przynosiłeś żadnej szmatki. Czy jest tą szmatkę kładłem? Gdzie? Dobra, o spodnie weźmiesz gdzieś. O kapotę. O bluzę tu. Tu jest. Czy jest tą szmatkę wziąłem z grzejniczka? Napełnić tyce. Opa! Fajne to urządzonko do mierzenia. Dobra. Kapaj. No patrzaj, ile tam ma. Wzrosło co? Widzisz niebieskie? Buzie widzisz? Nie ma skali, człowieku. Jak nie ma, pokaż. Nie ma skali. Nie ma. O, czekaj, dobra, teraz idzie. Powoli się robi skala. No, nie. Daj mu chwilę. No. Robi się niebieski. Może się nie przezar, poczekaj, poświecę, zobacz. Robi się niebieski dopiero. Daj. Dobra, no, trzymam. Spuszczamy wodę. A nie wiem, może by, kurwa, w sumie to będę tu próbował, a ty już działaj z tym kopaniem. Szkoda czasu. Czy do zbiornika weź. Ale mam skostniałe łapy, kurwa, chyba 0 stopni już jest. Chłopie, pruszy śnieżek, to zostaje wszędzie ten śnieżek. Stachu kopię, a ja wchodzę do zbiornika i ale mam zimne łapy. Zobaczę, a wezmę od razu. Kurwa, chociaż się zagrzejesz. Obkop tam dookoła, takie kółeczko fajne zrobi, wie. A wiesz jak trzymać? A wiesz jak trzymać rydel? Pokazać ci jak trzymać te kółki. Ja no żartuję. Bo szybę wybijesz. Mini koparka jednoosobowa. Hydraulika w bickach. Kurwa. Pal tę 30, niech się wydech zagrzeje, to se łapy zagrzejemy chociaż. No nie? Jutro masz drugą zmianę, nie? I minus 3 stopnie w dzień ma być. Dobra. Kurde, dawno mnie tu nie było. O panie. Co? Nie chcę wchodzić dalej. Rydel? Czemu? A tam twardo, wydaje ci się. O kurde. Ciepło to chociaż co, żeby łapy zagrać. A, 13 i płaski. Jedziemy z tym łatem. Nie no, muszę zagrzać łapy na kominie, bo przecież nie wytrzymam.
No. Przejechaliśmy. Przejąłem ster. Karol tam spuszcza wodę w bizonie. Bo jutro mają być przymrozki. Ale tutaj drążę już. Pierwszy otwór na słup pod wiatę. Nie wiem, około 70-80 cm chyba będziemy kopać w głąb ziemi. Widzicie, jakie tutaj są warunki. Glina i nic więcej. Piotruś ma przywieźć nam wodę destylowaną. Będziemy mieszać z koncentratem. No i jakoś na dniach musimy jeszcze załatwić piach, żwir do zalewania. No i będziemy zalewać rury. Jeszcze będziemy musieli dospawać wąsy do słupków, żeby one się fajnie trzymały. No jak już będą słupy, później się dorobi na nie takie mocowania, do których się przymocuje te belki główne. No i do belek później już łaty, krokwy, znaczy się łaty. No i będzie dach. Nie wiem, czy Karol wspominał, boki na razie będą z plandeki obite. Najważniejszy dla nas jest dach, żeby po prostu się nie lało. A później fundusze pozwolą, będziemy działać dalej. O, wodę widzę już. Wodę już spuścił. No, nie chcemy mieć powtórki z rozrywki, jak to kupiliśmy i był problem wtedy z tą chłodniczką oleju, bo był, no bo był po prostu, była rozsadzona. No i trochę żeśmy się przy tym niestety namordowali. No. I tak to wygląda. Dobra. Coś więcej tutaj skopania. Ja łopatuję dalej. Widzimy się później. No. Dobra. Bateria jest elegancko. Hopa. Stawiamy. Zapoczątkowałem ci, Piotruś, całuił ci się, przekopałem. Kamienie węgielne, przekopałem się, całuił. Piotruś przyjechał nam pomóc i od razu wodę destylowaną przywiózł. No, wiesz, ale mówię. Ale faktycznie tu jest taka sucha skała. Ile ale... mamy? 60 centymetrów. Jeszcze drugie tyle. Co, mamy 20? Nie, to no, metr trzeba kopać, nie jest. Woda destylowana. Koncentrat, nie zalewamy zwykłą wodą, bo jest dużo kamienia. Tu mamy koncentrat, czyli piątkę płynu doleję, wymieszam i zobaczymy temperaturę. Ile baniego się wziąłeś? Robimy. Pierwsza banieczka wody destylowanej z płynem. Tak? A co, ma ślad? Ma ślad. Woda destylowana. Jeden. Ja, bierzemy. To jest szmatka nasza, czyściutka. Zbadamy. Zbadamy strukturę. Dobra. Fiołka. Nie wychodziła w ogóle. Nie badamy. Ale ziomek, pokaż jak ci zagada. 60 mają odpalać. Minus 45. Tutaj poszliśmy jeszcze na... Jeszcze wody destylowanej? Jeszcze pokazałem stare tłokie. No jeszcze nie ma mocy widać, że po tych tłokach. Dobra. To bierzemy tak to na bok. Bańka, trzy dychy. Jeszcze trzeba dolać. Wystawiam się 3250, nie?
Kolejna bańka wody destylowanej. Stan chciał powiedzieć, że zamówiłeś case'a nowego i czekasz. I mówi, słuchaj, ale jeszcze ciągniki, to mówię, dołożyłby to do tego napęd. Mówię, nie chcę kupić z napędu, no z napędem to jest inna robota. Słuchaj, mam tego Maseja, 160 koni, brony piątki. I mówi, jak jadę pod górkę w piosku, to się grzebie, dopiero z napędem. Ja mówię, no to sąsiad tak samo ma case'a. Lata bez napędu, bo mówi, że dużo pali, nie? Mówiła, że jakiś młody? Ja mówię, nie, stary dziadek. A, to tak mają. Dobry ziomek jakiś. Jak mnie tak śledzą. Emno, kombajn, mieli płyn nowy z koncentratem. Nagraj. I kopiemy doły. Ole, ole, ole. Kurwa, nie poddamy się.